Szanowni Państwo, dzisiaj spotykamy się, żeby przekazać Państwu bardzo ważną informację, tak naprawdę efekt ostatniego pół roku naszych prac. Projekt programu postępowania ostrożnościowego, który z jednej strony jest tak naprawdę audytem sytuacji finansowej w naszym mieście, z drugiej strony jest tak naprawdę receptą na to, w jaki sposób nasze miasto może poradzić sobie z problemami finansowymi, z którymi borykamy się. Tak naprawdę trzy najważniejsze słowa, które chciałabym, żeby zostały utożsamione z tym programem postępowania ostrożnościowego, to z jednej strony wprowadzenie, z drugiej strony ograniczenie, a z trzeciej strony niestety rezygnacja. Obiecałam mieszkańcom, że będę mówiła prawdę, w związku z tym zamierzam się tego trzymać. Ponieważ mamy ogromne problemy finansowe, w związku z tym niestety słowo rezygnacja jest słowem, które będzie nam towarzyszyć. I z tym musimy się pogodzić. Mieszkańcy kilka miesięcy temu, wybierając mnie na urząd prezydenta miasta Zabrze, oczekiwali zmiany. Oczekiwali tego, że nie będą dłużej oszukiwani, że miasto ma się dobrze, że sytuacja finansowa jest taka, jak należy, a jednocześnie nie są realizowane ich podstawowe potrzeby i priorytety. Dlatego też, jeśli chodzi o to, co udało się już wprowadzić, ponieważ ten program ostrożnościowy tak naprawdę jest pewnym ciągiem działań. Z jednej strony część tych tematów, które w nim się znajdują, zostały już przez nas zrealizowane i wprowadzone, albo są na etapie, na którym kończymy pracę. Z jednej strony mówimy o tym, że zwiększyliśmy podatki w mieście i opłaty lokalne. Z drugiej strony mówimy o tym, że tworzymy Centrum Usług Wspólnych, między innymi dla oświaty, natomiast pracujemy nad tym, żeby Centrum Usług Wspólnych było rozszerzone, jeśli chodzi o zakres swojej działalności. Z trzeciej strony mówimy o tym, że jeśli chodzi o wprowadzenie, niezbędne będzie dostosowanie liczby placówek oświatowych do wyzwań demograficznych. No i wreszcie wykorzystanie zasobu mieszkaniowego, czy zasobu należącego do miasta Zabrze w sposób zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. Jeżeli chodzi o ograniczenia, również część tych działań już podjęliśmy. Z jednej strony mówimy o ograniczeniu wydatków fakultatywnych, mówimy o ograniczeniu środków na przykład na zużycie energii elektrycznej i dotyczy to zarówno placówek oświatowych czy Urzędu Miasta i generalnie na oszczędnościach energetycznych. Z trzeciej strony mówimy o rezygnacji z niektórych wydarzeń kulturalnych, ale staramy się je również oczywiście mieszkańcom rekompensować, między innymi tak jak miało to miejsce w przypadku Święta Miasta, które odbyło się, ale nie ze środków miejskich, tylko głównie ze środków sponsorów, których pozyskaliśmy na organizację tego wydarzenia. Z trzeciej strony mówimy o ograniczeniu kosztów związanych z opłatami prolongacyjnymi i odsetek od płatności, które są, czy były właściwie regulowane w sposób nieterminowy. Z trzeciej strony rezygnacja. Szanowni Państwo, do tej pory również podjęliśmy część działań, które są związane z rezygnacją, również ze strony urzędu. Pracownicy urzędu nie korzystają z ryczałtów za paliwo, tak jak było to do tej pory. Zrezygnowaliśmy z samochodu służbowego, z limuzyny, z której do tej pory korzystał prezydent, a na stanie urzędu, przypominam, były dwie. Oprócz tego zrezygnowaliśmy z wynajmu powierzchni, w których siedziby miały miejskie instytucje, a które generowały ogromne koszty, tak jak to było w przypadku na przykład Muzeum Miejskiego czy Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. To był rząd wielkości 900 tysięcy złotych rocznie. I oprócz tego na pewno będziemy rezygnować z inwestycji, które generują ogromne koszty, jeśli chodzi o ich utrzymanie w przyszłości, w trakcie trwania realizacji projektu i po jego zakończeniu. Oprócz tego, jeśli chodzi o to, co było powodem i przyczyną tego, żeby przygotować ten program ostrożnościowy i tak naprawdę co grozi nam, jeśli nie dojdzie do jego uchwalenia, chciałabym, żeby opowiedział Państwu pan mecenas Mariusz Siwoń, ponieważ ten program jest, tak jak powiedziałam wcześniej, efektem pracy pół roku nie tylko służb finansowych Urzędu Miasta, nie tylko pracowników urzędu, ale również kancelarii pana mecenasa Siwonia, a także, i chcę to bardzo jasno podkreślić, wszystkich
kierowników, dyrektorów instytucji miejskich, instytucji kultury, placówek oświatowych, ale także wydziałów Urzędu Miejskiego. Ogromna rola tak naprawdę w stworzeniu tego programu to również działalność naszych służb finansowych, które koordynowały wszystkie dane, które były przesyłane przez ostatnie miesiące i jednoczesna ich weryfikacja, a także zadbanie o to, żeby te informacje, które w tym programie się znalazły, trafiły do ministra finansów według naszej jak najlepszej wiedzy. Natomiast o tych przyczynach i o tym, co nam grozi, jeśli nie program, albo jaka jest alternatywa, chciałabym, żeby opowiedział pan mecenas Mariusz Siwoń. Dzień dobry. Proszę państwa, no nie jest tajemnicą i ta informacja no już do państwa na pewno nie od dzisiaj dociera, że miasto Zabrze no, znajduje się w dosyć trudnej sytuacji finansowej. Potwierdzeniem tego faktu no, nie są tylko powiedzmy różnego rodzaju deklaracje polityczne czy ze strony pani prezydent czy innych osób, natomiast no, twarde fakty polegające między innymi na tym, iż od pewnego czasu Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, czyli organ, który nadzoruje wykonywanie i budżetu i kontroluje gospodarkę finansową miasta Zabrze i innych jednostek, no zwracał już uwagę w bardzo mocny sposób, że pewne działania muszą zostać podjęte przez miasto. Niestety otrzymaliśmy negatywną opinię o wykonaniu budżetu za rok ubiegły. Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie zaopiniowała możliwość emisji obligacji w tym roku. Tak samo został wydany też raport poświęcony miastu Zabrze, w którym przedstawiano pewne negatywne tendencje, które i pewne negatywne okoliczności, które się w tym w gospodarce finansowej miasta dzieją. To powoduje, że miasto no, w tej chwili, mówiąc to bardzo tak językiem potocznym, ma tak zwaną zadyszkę finansową. Brakuje szeregu środków finansowych na pokrycie już zaciągniętych zobowiązań, sporo środków finansowych planuje się, czy szuka się środków finansowych na zobowiązania, które są rolowane i przenoszone, ich płatności są przenoszone co jakiś czas na kolejne, oddalane na o kolejne miesiące. Powoduje to taką sytuację, że no, nadszedł czas, że należało pewne radykalne działania podjąć. Tym bardziej, że to właśnie Regionalna Izba Obrachunkowa w ostatnim swoim raporcie dotyczącym miasta Zabrze no, wzywa władze miasta do podjęcia działań mających na celu racjonalizację wydatków, a przede wszystkim do wdrożenia działań polegających na daleko idących oszczędnościach. Przygotowaliśmy projekt pewnego rozwiązania, które pomoże w mojej opinii i w opinii władz miejskich, pomoże miastu odzyskać pewną równowagę finansową. Przede wszystkim pomoże na złapanie oddechu, którego w tej chwili miastu, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, brakuje. W związku z powyższym zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, które jest dopuszczalne w przepisach dotyczących finansów publicznych, mianowicie rozwiązanie polegające na przygotowaniu tak zwanego programu ostrożnościowego, wejścia w procedury programu ostrożnościowego, który pozwoli na to, żeby miasto uzyskało, tak jak już jeszcze raz powiedziałem, płynność finansową, pozwoli złapać miastu oddech. Program oszczędnościowy to jest program ostrożnościowy to jest program działań mających na celu generalnie naprawę sytuacji finansowej. On jest ujęty w ścisłe ramy prawne. Dzięki temu programowi będziemy mogli sięgnąć po bardzo ważny instrument i opłacalny z punktu widzenia ekonomicznego miasta instrument polegający na pożyczce z budżetu państwa.
liczymy na to, że wdrażając ten program i przystępując do jego realizacji, będziemy mogli taką pożyczkę uzyskać. Jeżeli tego nie zrobimy, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, no graniczące niemal z pewnością, że miasto będzie wezwane najprawdopodobniej przez organy nadzoru do tego, ażeby przystąpić w inną procedurę, dużo gorszą i dużo mniej korzystną dla miasta, mianowicie w tak zwany program naprawczy. Ja to odróżniam dwie rzeczy. Czym innym jest program działań ostrożnościowych, który w tej chwili prezentuje tutaj pani prezydent, a czym innym jest program działań naprawczych. Program działań ostrożnościowych to jest program, oczywiście on jest wymuszony naszą sytuacją ogólnie ekonomiczną, ale to jest decyzja władz miasta, żeby ten program dobrowolnie uruchomić i sięgnąć po te środki, po które możemy w tej chwili sięgnąć, czyli po niekomercyjną w gruncie rzeczy pomoc finansową. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, musielibyśmy jako miasto realizować program działań naprawczych, który jest dużo bardziej radykalniejszy, dużo więcej ograniczeń nakłada na miasto, a poza tym nakazuje działania w bardzo krótkiej perspektywie czasowej. Chodzi też o uzyskanie, proszę Państwa, biorąc pod uwagę przepisy ustawy o finansach publicznych, w gruncie rzeczy cały czas chodzi o uzyskiwanie przez miasto pewnych wskaźników ustawowych, które w tej chwili no, są poważnie zagrożone. Realizacja tego programu pozwala nam uniknąć, w mojej opinii, gorszego dużo scenariusza, jakim byłoby konieczność realizacji programu naprawczego narzuconego przez Regionalną Izbę Obrachunkową, który niekoniecznie musi zostać jeszcze potem, bo i tak myśmy musieli go przygotować, ale niekoniecznie musiałby być oceniony pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową. No i w efekcie tego może nawet dojść do ustalenia zarządu komisarycznego. Więc to rozwiązanie jest rozwiązaniem łagodniejszym. Jest próbą dania, jeszcze raz reasumując, dania oddechu miasta, znalezienia środków finansowych na uregulowanie szeregu zobowiązań, które na budżecie miasta ciążą i nie są uregulowane. I pozwala nam jeszcze uniknąć w tej chwili najgorszego scenariusza, jakim byłaby realizacja narzuconego przez Regionalną Izbę Obrachunkową działania w ramach programu naprawczego. Jeżeli chodzi o te efekty programu tak naprawdę, które są kluczowe i które są najistotniejsze, bo tak jak pan mecenas powiedział, właściwie jesteśmy o krok od programu naprawczego i jest to ostatni moment na to, żeby nasze miasto w ramach potencjału, ogromnego potencjału, który posiada, mogło złapać finansowy oddech. Po pierwsze chcę zwrócić Państwa uwagę, że ten program ostrożnościowy, na którym już w tej chwili, tak jak powiedziałam, pracujemy i część tych problemów, z którymi się mierzymy, zostało już albo rozwiązanych, albo już przynosi pierwsze efekty, powoduje, że w tym roku uda nam się zwiększyć dochody w budżecie o 6 milionów. Natomiast nasze działania w kolejnych latach według programu ostrożnościowego przynoszą jeszcze większe kwoty, bo rzędu 73, a nawet 75 milionów w najbliższych latach. I są to kwoty niebagatelne, ale myślę, że zrobi na Państwa wrażenie jeszcze kilka innych danych. Po pierwsze, efektem tego programu ostrożnościowego jest to, że nie będziemy posiadać zobowiązań wymagalnych wobec wspólnot na koniec tego roku. Pierwszy raz od roku 2015. Od 2015 roku co roku cyklicznie wspólnoty mieszkaniowe miały problem z tym, żeby otrzymywać pieniądze z miasta. I być może wydaje się to Państwu błahy temat, ale ja widzę to tak, że miasto tak naprawdę kredytowało się kosztem mieszkańców. Niestety niepłacenie wspólnotom na czas doprowadziło do sytuacji, w której niektóre ze wspólnot znalazły się w sytuacji, gdzie grozi im odłączenie od mediów, gdzie grozi im sytuacja bardzo poważna i to właśnie ci mieszkańcy są w najtrudniejszej sytuacji i to właśnie tym mieszkańcom miasto z powodu swoich zaległości utrudniało normalne, codzienne funkcjonowanie.
My chcemy położyć temu kres i ten program ostrożnościowy zmierza do tego, żeby nie było tych zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych. Brak rolowanych zobowiązań wobec ZUS-u na koniec roku. Pierwszy raz od 2017 roku. Od 2017 roku nie zdarzył się rok, w którym nie byłoby przesuniętych płatności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z reguły były to dwa ostatnie miesiące roku, ale efekt był taki, że musieliśmy co roku od 2017 roku prosić o prolongatę, czy nasi poprzednicy prosili o prolongatę płatności. No i ta opłata prolongacyjna również nie była bez znaczenia dla budżetu miasta, ponieważ za miesiąc była to kwota około 500 000 zł. Pół miliona, które mogło trafić na realizację potrzeb mieszkańców, na realizację zadań, które miasto powinno wobec mieszkańców wykonać. Oprócz tego nasze miasto w ramach efektów z tego programu ostrożnościowego opłaci składki na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które w latach ubiegłych były prolongowane i te rozliczenia z lat ubiegłych to kwota blisko 56 milionów złotych. A proszę pamiętać, że składki do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w pewnym sensie również są prolongowaniem i tak naprawdę kredytowaniem się mieszkańcami ze względu na to, że są to opłaty na komunikację publiczną. Więc z jednej strony mówimy o tym, że chcemy dbać o ekologię, a z drugiej strony nasi poprzednicy nie opłacali składek za komunikację publiczną. W tej chwili pracujemy nad tym, żeby razem z mieszkańcami dojść do porozumienia, jeśli chodzi o zmiany również w tej komunikacji publicznej, żeby z jednej strony miało to dobry efekt dla mieszkańców, którzy korzystają z komunikacji publicznej, a z drugiej strony dobry efekt finansowy dla miasta. No i wreszcie restrukturyzacja zadłużenia. W tym roku, tak jak wspomniał pan mecenas, mając na uwadze negatywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą emisji obligacji na kwotę 35 milionów, wbrew temu, co do tej pory praktykowali nasi poprzednicy, mimo negatywnych opinii decydowali się na to, żeby obligacje emitować. My postanowiliśmy nie emitować tych obligacji, wiedząc, w jak trudnej jesteśmy sytuacji i wiedząc, że tak naprawdę te 35 milionów nie rozwiąże naszych problemów. Ale ta restrukturyzacja i zadłużenia, ten program ostrożnościowy, ale również ten instrument finansowy wspierający samorządy w trudnej sytuacji, o którym mówił pan mecenas, pozwoli nam nie zaciągać i nie emitować obligacji w przyszłym roku, która w wieloletniej prognozie finansowej jest założona na kwotę 75 milionów złotych. I pozwoli na to, żeby wykupić 20 milionów złotych wcześniej, więc ostatecznie tak naprawdę będziemy w stanie uratować w pewnym sensie 130 milionów złotych. Oprócz tego chcemy doprowadzić do stabilizacji finansowej w naszym mieście i przede wszystkim realizacji potrzeb i oczekiwań mieszkańców. I myślę, że istotne dla Państwa jest również to, że w instytucjach kultury, gdyby nie ten program ostrożnościowy, mieliśmy do czynienia z sytuacją, że od 2014 roku zobowiązania wymagalne w Domu Muzyki i Tańca były nieregulowane terminowo. W 2020 roku była to kwota 1 300 000 zł. Oprócz tego planujemy stworzenie zespołu, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie tego programu ostrożnościowego, tak żebyśmy mogli na bieżąco reagować na sytuację związaną z wdrażaniem tych rozwiązań. Ale jeśli chodzi o bieżącą sytuację finansową, bardzo proszę, żeby głos zabrał pan sekretarz. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić przyczyny tego, co nas spotkało tutaj i dlaczego musimy stworzyć program ostrożnościowy. Program ostrożnościowy zakłada, jak już tu wspomniano, szereg działań po stronie i dochodów, i wydatków. A biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację finansową, to jedyny instrument finansowy, z którego możemy skorzystać. I dla obrazowania sytuacji wspomnę tylko, że miasto nie regulowało swoich zobowiązań i to od lat. Na przykład nie płacono za komunikację publiczną, zaległości z lat poprzednich oraz rozliczenia lat poprzednich to razem 57 milionów złotych. Rosły zaległości względem wspólnot mieszkaniowych, to około 13 milionów. To konkretne pieniądze, których nie otrzymywali nasi mieszkańcy i które wpędzały w kłopoty finansowe wspólnoty mieszkaniowe, które nie płaciły swoich rachunków za śmieci, za utrzymanie, za remonty.
Podobnie zaległości miasta były względem SRK za mieszkania, w których mieszkają nasi mieszkańcy. To 8,8 miliona złotych. Nie płacono składek za ZUS, odraczano te składki. Także przesuwano część zadań miasta, na które nie było pokrycia w budżecie miasta, do spółek. W ten sposób generując straty i doprowadzając niemal do bankructwa jedną ze spółek. Sumaryczny wynik finansowy spółek miasta jedynie za rok 2023 to minus 80 milionów złotych, a prognoza zobowiązań to 224 miliony złotych straty na tych spółkach. Złożono już zawiadomienie do prokuratury w sprawie spółki MOSiR. Kolejne będzie dotyczyło spółki ZPEC. W tym czasie równoległe dług miasta rósł. Rosły kredyty, pożyczki, obligacje. Zobowiązania sięgnęły 883 milionów złotych. Wydatki na obsługę długu 59 milionów złotych, czyli same odsetki 59 milionów. Poręczenia to kolejne 52 miliony, nie licząc w ogóle kwestii hipotek, gdzie 262 miliony zostały obciążone grunty tylko w rejonie tak zwanego Nowego Miasta. Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych określa wzór, zgodnie z którym badane są dopuszczalne limity zadłużenia miasta. Kiedyś ten wskaźnik był prosty, był liczony względem dochodów miasta i nie powinien przekroczyć 60%. Według tak liczonego wskaźnika miasto już dawno przekroczyło wiele lat temu wskaźnik zadłużenia. Te nieprawidłowości, wszystkie, które spotkaliśmy, były korygowane przez ostatnie pół roku. Każde działania oszczędnościowe, wpływ tak zwanej kroplówki dla samorządów pozwoliły na częściowe korekty tych nieprawidłowości. Jednak ich skala była tak ogromna, że do dzisiaj dochody bieżące są zawyżone o kwotę 51 milionów w obecnym budżecie miasta, a wydatki bieżące są zaniżone o kwotę 158 milionów. Ukryto w budżecie deficyt dodatkowy oprócz oficjalnego zadłużenia na poziomie 237 milionów złotych. To nie są cyfry wymyślone, one są w uchwale budżetowej, one są na najbliższej sesji zostaną przedstawione. One dotyczą sprzedaży nieruchomości 10 milionów, czynszów z budynków komunalnych 7, podatku od czynności cywilnoprawnych 7 milionów, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6 milionów. To wszystko są dochody, które nie wpłyną do budżetu miasta, a są wpisane tylko po to, żeby budżet miasta się bilansował. Podobnie jest, jeśli chodzi o wydatki. Nie wpisano m.in. placówek oświatowych 89 milionów, wpłaty na GZM 19 milionów, koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych 12 milionów. Tych pozycji jest bardzo, bardzo dużo. Dlatego też powstał program ostrożnościowy. Zgodnie z artykułem 224 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego może być udzielone wsparcie finansowe z budżetu państwa, jeżeli realizuje ona lub przystępuje do realizacji programu ostrożnościowego. A z analizy tego programu wynika, że w stopniu wysoce prawdopodobnym nastąpi poprawa sytuacji finansowej tej jednostki. Zagrożenie wykonania zadań publicznych przez miasto Zabrze oraz wysokie ryzyko trwałej utraty płynności finansowej powoduje, że zasadne jest skorzystanie z tego mechanizmu finansowego z budżetu państwa, oferującego preferencyjne warunki i pozwalającego na ustabilizowanie aktualnej sytuacji finansowej oraz przede wszystkim uregulowanie zobowiązań miasta Zabrze. Głównymi założeniami programu są spłata zaległych zobowiązań, odzyskanie stabilizacji finansowej, w szczególności poprzez regulowanie swoich zobowiązań na bieżąco, bez prolongat terminów, restrukturyzacja zadłużenia zarówno już zaciągniętego, jak i przewidzianego do zaciągnięcia, odzyskanie płynności finansowej, zwiększenie potencjału dochodowego, racjonalizacja wydatków, zmniejszenie sztucznie zawyżonych dochodów, urealnienie wydatków ponoszonych przez miasto. Wsparcie finansowe w wysokości 373 milionów pozwoli na zapłatę zaległości za lata poprzednie, w szczególności uregulowanie składek GZM za komunikację publiczną, za składki zaległe i rozliczenie za lata ubiegłe 57 milionów. Pokrycie pozostałych wydatków bieżących jednostek, w tym wydatki oświaty, DPS-y, rodziny zastępcze, to jest 51 milionów złotych. Zapłacone zostaną prolongowane wcześniej składki ZUS, to 66 milionów złotych. Uregulowane zostaną zaległości z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych, to ponad 8 milionów złotych. Zobowiązania wymagalne z tytułu wspólnot mieszkaniowych to 13 milionów. Pokryte zostaną zawyżone dochody budżetu w wysokości 51 milionów złotych. Pozwoli to na rezygnację,
rezygnację z komercyjnego zadłużenia ujętego już w WPF-ie na kwotę 110 milionów, restrukturyzację niekorzystnych dla miasta obligacji na kwotę 20 milionów. Wsparcie finansowe z ministerstwa pozwoli również na spłatę krótkoterminowych obligacji w wysokości 75 milionów, które to pieniądze zostały wzięte na początku kadencji i dały nam czas na przygotowanie tego właśnie programu ostrożnościowego i wprowadzenie działań oszczędnościowych. Wsparcie finansowe Ministerstwa Finansów pozwoli na zamknięcie tegorocznego budżetu przygotowanego przez poprzednie władze i tak jak przedstawiałem, w którym brakuje 237 milionów. Pozwoli uregulować zaległe zobowiązania pozostawione przez poprzedników, a których miasto nie potrafiło od lat regulować na czas. Pozwoli też na ustabilizowanie sytuacji finansowej w kolejnych latach, gdy zaproponowane i już częściowo wdrożone działania oszczędnościowe są podstawą tego programu. Proszę się też nie dziwić, że miasto oszczędza w tej chwili na wszystkim. Na ilości flag w mieście, na przemarszach, pochodach, święcie miasta, ograniczenie zatrudnienia w urzędzie, jednostkach podległych, restrukturyzuje spółki. Niemal każda dziedzina życia wymaga ponownego przejrzenia i próby realizacji zadań publicznych przy ograniczeniu wydatków na te działania. Ale to jedyna droga do stabilności miasta i jego rozwoju. Program ostrożnościowy pozwoli nam po raz pierwszy od 2017 roku, po raz pierwszy od 7 lat na wejście w nowy rok bez zobowiązań z lat ubiegłych. Spłacimy po prostu zadłużenia za lata poprzednie. Jeżeli miasto ureguluje zaległości za te lata poprzednie, pozwoli to na bieżące działanie miasta i realizowanie na bieżąco potrzeb mieszkańców. O to nam wszystkim chodzi. Szanowni Państwo, a skoro o tej stabilizacji mowa, to od kilku miesięcy mieszkańcy i media pytają również o to, jaki jest plan i jaki jest pomysł na miasto. I to, że nie mówiliśmy o tym, to nie dlatego, że tego pomysłu nie mamy, tylko dlatego, że pracowaliśmy nad tym, żeby przygotować przede wszystkim ten program ostrożnościowy, który z jednej strony powoduje, że rozliczamy się z przeszłością i z tym, co pozostawili nam poprzednicy, a z drugiej strony pracujemy nad tym, żeby znaleźć środki na to, żeby realizować program wyborczy, na który z mieszkańcami się umówiliśmy. Więc w tej najbliższej perspektywie, oprócz tego programu ostrożnościowego, nad którym pracujemy czy pracowaliśmy, zajmowaliśmy się również tym, żeby przygotować się do ożywienia centrum naszego miasta. Coś, o co mieszkańcy wielokrotnie nas prosili i o czym wielokrotnie z nami rozmawiali. Nie da się ożywić miasta, jeżeli w kluczowych miejscach nie ma przyłącza prądu. Taki zwykły, wydawałoby się niepozorny element, a jednak dosyć istotny, jeżeli chcielibyśmy postawić czy to lodowisko, czy jakąkolwiek scenę, żeby móc organizować wydarzenia właśnie w tym miejscu. Więc pracujemy nad tym. Skupiamy się w tej chwili na tak zwanym kwartale sztuki, który znajduje się za Teatrem Nowym, bo wydaje się być to bardzo dobre miejsce do tego, żeby właśnie tam przekierować mieszkańców, ale również, żeby tam wygenerować ruch i ożywić to centrum i spowodować, że będzie to miejsce, które będzie żyło. Ze względu na to, że blisko jest do komunikacji publicznej, blisko są miejsca parkingowe, a jednocześnie jest to przestrzeń, która nie będzie przeszkadzała okolicznym mieszkańcom. Z drugiej strony miasto 15-minutowe. W czasie kampanii wyborczej mówiłam o tym, że będziemy pracować nad tym, żeby urząd był bardziej przyjazny dla mieszkańców. Oprócz tego, że zmieniliśmy godziny pracy, w poniedziałek wydłużyliśmy godziny pracy właściwie dla wszystkich pracowników, nie tylko tych dyżurujących, ale dla wszystkich pracowników Urzędu Miasta. W tej chwili pracujemy również nad tym, żeby Urząd Miasta nie tylko przyjmował mieszkańców w naszych siedzibach, ale również wyszedł do mieszkańców do dzielnic, tak żebyśmy mogli mówić o tym, że nasi urzędnicy pracują również w dzielnicach najbliżej mieszkańców, którzy przecież dla nas są najważniejsi. Oprócz tego w przyszłym roku będziemy pracować nad programem, który będzie umożliwiał wykonanie remontów budynków wielorodzinnych i uzyskanie przez mieszkańców dotacji z miasta na ten cel, który będzie wspierał mieszkańców, którzy mieszkają w budynkach wielorodzinnych. A pragnę Państwa poinformować, że substancja mieszkaniowa, którą tak naprawdę odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach, jest w bardzo trudnym stanie. Mamy mnóstwo nakazów z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, które nakazują podjęcie natychmiastowych prac i 800 budynków, które należałoby natychmiast wyremontować. Aż 800 budynków.
Oprócz tego będziemy tworzyć, a właściwie już zaczęliśmy tworzyć tak naprawdę środowisko przyjazne dla przedsiębiorców. Powołaliśmy do życia otwarte forum przedsiębiorców Nowego Zabrza. Na pierwszym inaugurującym spotkaniu spotkało się blisko przedsiębiorców, blisko 50 mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które chcą zaangażować się w życie Zabrza, ale również chcą współpracować ze sobą networkingowo, chcą rozwijać się, ale też wymieniać wzajemnie usługami, które świadczą. Oprócz tego planujemy kolejne spotkania i tworzenie możliwości do tego, żeby ci przedsiębiorcy rozmawiali na temat możliwości pozyskania środków unijnych z nowej perspektywy, na temat możliwości pozyskania środków z KPO, a także będziemy pracować nad tym, żeby do Zabrza przyciągnąć nowych inwestorów, bo nie da się rozwijać miasta bez przedsiębiorców i bez biznesu, a skoro biznes i przedsiębiorcy to również dobrze płatne miejsca pracy. Pracujemy w tej chwili nad programem, który z jednej strony będzie zachęcał przedsiębiorców do tego, żeby tworzyć dobrze płatne miejsca pracy, a z drugiej strony będzie to dla tych przedsiębiorców ekonomicznie neutralne, jeżeli zastosujemy pewne narzędzia związane z opłatami lokalnymi. Ścieżki rowerowe to również jeden z tematów, na który chcemy postawić dosyć duży akcent i tutaj nie mogę nie powiedzieć o tym, że staramy się o pozyskanie 80 milionów złotych z funduszy szwajcarsko-polskich, które są przeznaczone dla miast znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Ten program właściwie, ponieważ projekt, biorąc pod uwagę kwotę, którą możemy uzyskać, aż 80 milionów złotych, jest bardzo rozległy. Nazwaliśmy go bardzo roboczo Bezpieczne Zabrze, wielowymiarowo Bezpieczne Zabrze, ponieważ w ramach tych środków będziemy starać się między innymi o modernizację oświetlenia ulicznego. Chcemy wymienić 4000 lamp sodowych na lampy, które będą lampami LED-owymi i które umożliwią nam bardzo duże oszczędności, jeśli chodzi o zużycie energii w mieście. Chcemy doświetlić przejścia dla pieszych na terenie miasta, chcemy połączyć ścieżki rowerowe, jeśli chodzi o północ i południe naszego miasta, ale ogólnie stawiamy również na rozwój ścieżek rowerowych w Zabrzu. Oprócz tego planujemy uruchomienie, jeśli uda nam się oczywiście pozyskać te środki, nad czym bardzo mocno pracujemy, uruchomienie Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, a także rozwój Centrum Mediacji Rówieśniczych, a oprócz tego dla seniorów uruchomienie usługi tak zwanej Złotej Rączki, która to będzie, myślę, bardzo dużym wsparciem, bo kiedy na etapie kampanii wyborczej rozmawiałam o tym właśnie z seniorami, to była to usługa, która w ich opinii jest bardzo potrzebna. Mamy sporo seniorów, którzy mieszkają samodzielnie, którzy potrzebują wsparcia również w drobnych naprawach i w drobnych pracach domowych i myślę, że ten program jest bardzo dobrym rozwiązaniem i bardzo dobrą pomocą dla zabrzańskich seniorów. Jeżeli chodzi o to, co już udało nam się zrealizować, to chcę bardzo serdecznie podziękować pracownikom, którzy przyczynili się do tego, że nasz projekt został oceniony najwyżej w województwie, jeśli chodzi o pozyskanie środków na odnawialne źródła energii. Blisko 17 milionów 700 tysięcy złotych trafi do mieszkańców naszego miasta na zakup, modernizację między innymi magazynów energii, paneli fotowoltaicznych, urządzeń do zarządzania energią i z całą pewnością z jednej strony będzie to miało wymiar ekologiczny, a z drugiej strony na pewno przyczyni się również do zmniejszenia opłat za energię u tych mieszkańców, którzy zdecydują skorzystać się z tych środków, które trafiają do naszego miasta, więc wielkie podziękowania dla pracowników Wydziału Realizacji Projektów. I jeszcze raz podkreślam, nasz projekt został oceniony najwyżej ze wszystkich w województwie i uważam, że jest to bardzo dobry prognostyk na dalszą współpracę i dalszą współpracę naszego miasta z instytucjami, które przyznają środki unijne, a z drugiej strony bardzo dobry prognostyk na to, żeby jak największa ilość środków z puli zewnętrznych funduszy trafiała właśnie do mieszkańców naszego miasta. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie zmagamy się również z nieprawdziwymi informacjami, które dotykają nas szczególnie mocno i chciałabym, żeby opowiedział o tym kilka zdań pan skarbnik, pan sekretarz, przepraszam.
i zaraz wyjaśnię Państwu dlaczego. Szanowni Państwo, pojawiają się informacje, że my w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy wydajemy na te czynności 12 milionów ze środków naszych własnych, ze środków miejskich. To są nieprawdziwe informacje, które mają sprawić, że wzbudzić jakieś niepokoje społeczne, że brakuje środków na zadania własne gminy, a my w tym czasie finansujemy uchodźców z Ukrainy. Tak to jest przedstawione jako news w mediach społecznościowych. To jest nieprawda. My jedynie realizujemy programy rządowe. Jeżeli rząd wprowadza program, w którym mówi, że należy jakieś działania zrealizować względem uchodźców z Ukrainy, to my te działania realizujemy. Rząd wtedy przekazuje bezpośrednio te środki nam, my te środki wydajemy na określone czynności i w żaden sposób te środki czasami nawet jeden dzień nie leżą na naszym koncie. One są bezpośrednio przekazywane, na bieżąco, codziennie są rozliczane i takie raporty są wysyłane do wojewody śląskiego, który przeznacza na to odpowiednie środki. Więc to są w całości środki rządowe, środki zewnętrzne, ze środków miejskich nie przekazujemy na to żadnych środków. Kolejne nieprawdziwe informacje dotyczą Parku Świateł. Też dosyć medialnie jest to komentowane. Park Świateł przez ostatnie kilka lat odbywał się na kąpielisku leśnym w Maciejowie. Są tam informacje tego typu, że 20 tysięcy ludzi odwiedzało to miejsce, że to taka fajna atrakcja. Tylko jakby nikt nie wspomina z tych, którzy rozpowszechniają te informacje, że miasto co roku dopłacało do tej przedsięwzięcia. Umowa była tak niekorzystnie skonstruowana, że 85% zysku z biletu było przekazywane prywatnemu przedsiębiorcy. Z pozostałych 15%, zresztą bilety i tak musiał sprzedawać MOSiR, bilety musiał drukować MOSiR, bilety musiał przygotowywać i tak dalej. Utrzymanie było po stronie MOSiR-u, cała organizacja tej imprezy była po stronie MOSiR-u, płatność za prąd i za media były po stronie MOSiR-u. To wszystko sprawiało, że te 15% przychodów z biletu nie pokrywało kosztów tej atrakcji. W związku z tym MOSiR w ciągu ostatnich tylko 2 lat dołożył do Parku Świateł 500 000 zł przy swojej ciężkiej sytuacji finansowej. Więc to są tego typu informacje, które ktoś próbuje rozpowszechniać, dezawoluując nasze działania. My to wszystko wyjaśniamy i dlatego też są te zgłoszenia na prokuraturę z poszczególnych spółek. Szanowni Państwo, oczywiście oprócz tego w miarę możliwości zgłaszamy wszystkie nieprawdziwe informacje, które pojawiają się w mediach społecznościowych bezpośrednio do tych serwisów i chcę powiedzieć bardzo jasno, hejt w internecie nie jest czymś dobrym, hejt w internecie nie jest czymś normalnym. Kiedy spotykam się z mieszkańcami na ulicach, to nie słyszę od nich tego wszystkiego, co jest wypisywane w mediach społecznościowych. Natomiast bardzo często słyszę od nich pytania, czy naprawdę tak jest. Więc bardzo żałuję, że ludzie, którzy chowają się za anonimowymi kontami albo za kontami, które mają wymyślone imię i nazwisko, w jakiś sposób starają się kreować negatywną rzeczywistość w naszym mieście, która nie służy ani mieszkańcom, ani przedsiębiorcom, ani temu miastu. I rekomenduję refleksję nad tym, co dzieje się w mediach społecznościowych w naszym mieście i refleksję nad tym, czy rzeczywiście w ten sposób chcemy, żeby nasze miasto było postrzegane, jak robią to nasi oponenci. Myślę, że wszyscy, dla których los naszego miasta jest istotny, powinni skupić się na tym, żeby wspierać władze, które zostały wybrane w bezpośrednich, powszechnych wyborach kilka miesięcy temu, do tego, żeby nasze miasto mogło tak naprawdę uzyskać ten oddech finansowy, o którym dzisiaj tu tyle mówiliśmy i tak naprawdę wspierać nas w decyzjach, które są podejmowane, bo wszystkie decyzje, które podejmujemy dla dobra miasta i dla dobra mieszkańców.
ale ponieważ obracamy się w tej chwili w temacie związanym z nieprawdziwymi informacjami, na sali nie rozejrzałam się, ale wydaje mi się, powinien być pan dyrektor Adrian Lipiński, który jest nowym dyrektorem Domu Muzyki i Tańca. Chciałabym, żeby pan dyrektor zechciał do nas podejść i przedstawił się państwu redaktorom. Tak jak państwo usłyszeli wcześniej, Dom Muzyki i Tańca ma duże problemy finansowe jako instytucja kultury, która jest znana nie tylko w naszym mieście, ale również w całym województwie. Myślę, że warto skupić swoją uwagę na przyczynach zmian w Domu Muzyki i Tańca, bo zapewniam państwa, że przyczyną nie było zaśpiewanie piosenki Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Jak wspomniała pani prezydent, od 1 listopada została mi powierzona funkcja pełniącego obowiązki dyrektora Domu Muzyki i Tańca. Natomiast zanim przejdę do tego tematu, chciałbym parę słów powiedzieć o sobie. Mam ponad 28-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 24-letnie doświadczenie w kierowaniu różnymi podmiotami, o różnych strukturach organizacyjnych i różnych formach prawnych. Były to instytucje finansowe jako działy banków, plus dodatkowo zarządzałem różnymi spółkami opartymi na kodeksie spółek prawa handlowego i miałem też do czynienia z kierowaniem jednostkami samorządowymi i tutaj moje doświadczenie z kulturą ponad 7-letnie rozpoczęło się w Bytomiu, kiedy poproszono mnie o jakąś taką weryfikację finansową w Śląskim Teatrze Tańca, gdzie doszło do nieprawidłowości związanych z projektem Taneczny Most. Następnie objąłem stanowisko dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca Jerzego Rozbar w siedzibie akurat rewitalizowanej przestrzeni po byłej kopalni Rozbar. Była to piękna cechownia, która została przekazana na cele kulturalne. Tam została podjęta decyzja przez radnych miasta, że powstanie teatr, który będzie kontynuował tradycje taneczne Bytomia. I tą funkcję pełniłem tam przeszło 5 lat. Powołałem tę instytucję praktycznie na początku, od tylko formalnych kwestii poprzez zatrudnienie całej załogi, od pianu artystycznego, od zespołu artystycznego, poprzez strony finansowe, kierownictwo obsługowe. I kontynuowałem tam tą współpracę z zespołem przez okres 5 lat z sukcesami. Jednocześnie przy teatrze powstał teatr integracyjny, skupiający również osoby niepełnosprawne, gdyż ta przestrzeń byłej cechowni kopalni Rozbar, jakby dostała drugie życie, została dana społeczeństwu. I została podjęta taka decyzja przeze mnie, że będziemy współpracować w bardzo szerokim zakresie z różnymi grupami społecznymi, począwszy od maluchów, a skończywszy na seniorach, jak również na tej współpracy z grupami niepełnosprawnymi, gdzie robiliśmy też fantastyczne spektakle, gdzie mogli wyrazić siebie, w jaki sposób pokazać się i być zauważony w tym pozytywnym aspekcie. Teatr Integra otrzymywał wiele nagród, wyróżnień na konkursach tematycznych. Sam Teatr Rozbar również otrzymywał nagrody wyróżnienia Nagrody Teatralne Mackie Województwa Śląskiego, czy też nagrody związane z projektami dramatycznymi, ponieważ jakby rozszerzyłem formułę teatru również o inne formy sztuki scenicznej i też wystawiłem Edith Piaf, tutaj jest jakby z fantastyczną Wytułą Kubską, która również została za ten spektakl Złotą Maskę. Tak więc ta praca w zarządzaniu instytucjami kultury nie skończyła się tylko i wyłącznie na Teatrze Rozbar, ponieważ teraz przez decyzję pani prezydent będę miał okazję przynajmniej przez okres powierzenia obowiązków kierować się Domem Muzyki i Tańca. I w pierwszej kolejności na pewno będę musiał się skupić na budowaniu, jakby takiej odbudowaniu wiarygodności finansowej tej instytucji w oczach kontrahentów i organizatorów wydarzeń kulturalnych. Jakby ten temat braku środków obrotowych jest już ciągniony od kilku lat. Jak zweryfikowałem z prowadzenia finansowych, tutaj szanowni państwo, to moje wcześniejsze doświadczenie finansowe, ponieważ to, że kierowałem w różnych instytucjach pionami finansowymi czy działami finansowymi, znacznie pomaga i ułatwia analizę właśnie takich trudnych sytuacji, jakie w tym momencie mają miejsce do muzyki i tańca. Szanowni państwo, współczynnik wypłacalności jest na poziomie 0,2, przy bezpiecznym 1,0, a już takim bardzo dobrym 1,5. Więc sama wartość współczynnika na poziomie 0,2 już pokazuje, że ten podmiot musi mieć problemy z bieżącym regulowaniem zobowiązań i tym samym powstają zaległości, od których płacone są odsetki karne.
A jak Państwo wiecie, zapłacanie odsetek karnych powyżej pewnego limitu stanowi już naruszenie dyscypliny finansów publicznych i tu też mamy miejsce z taką sytuacją, już płynęło przed 2 dniami pismo do Muzeum Muzyki i Tańca, również do Pani Prezydent jako organizatora tej instytucji kultury, od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w związku z doniesieniami, że właśnie takie sytuacje z Domu Muzyki i Tańca miały miejsce. Są podane konkretne przykłady konkretnych zobowiązań, które były płacone nieterminowo, od których płacono odsetki karne ustawowo za zaległości często sięgały kilku lat, więc teraz, ponieważ jest to świeży temat, jestem na etapie weryfikacji właśnie tych wszystkich zobowiązań wymagalnych, które były płacone po czasie, a skutkiem było zapłacenie odsetek karnych. Ważnym aspektem jest to, że w Domu Muzyki i Tańca praktycznie 98% umów zawartych jest na czas nieokreślony z kontrahentami. Stoi to troszkę w sprzeczności z pewną zasadą, że umowy powinny być zawierane na czas określony w ramach planu finansowego, który określany jest przez jednostkę i stworzony na rok, tak? Który w jakiś sposób koreluje z budżetem miasta, który również ustalany jest na rok. Oczywiście są pewne wyjątki, gdzie umowy mogą być zawierane maksymalnie do 4 lat, ale to jak już wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. No i tutaj dotykamy jeszcze jednego aspektu. Dom Muzyki i Tańca nie funkcjonował regulamin zamówień publicznych. Oczywiście ustawodawca tutaj dał pewną decyzję kierownikowi jednostki, że do 130 tysięcy złotych, przepraszam, taki regulamin nie musi być tworzony. Niemniej jednak, patrząc na zasady, jakimi kierujemy się, wydatkując środki publiczne, czyli ta efektywność, oszczędność i celowość wydatkowania środków, przy postępowaniach nawet do 130 tysięcy złotych, no, pokazują pewną transparentność prowadzenia gospodarki finansowej i na pewno chciałbym w pierwszej kolejności się na tym skupić. Nie były również prowadzone przetargi na zamówienia powyżej 130 tysięcy złotych i teraz też, to też będzie trudne zadanie, ponieważ mamy mało czasu do końca roku, żeby takie postępowania przeprowadzić. Tutaj jakby już bezpośrednio z kancelariami prawnymi będziemy musieli ten temat omówić, natomiast na pewno takie postępowania będzie trzeba w najbliższym czasie przeprowadzić, aby wyłonić wykonawców usług, gdzie wartość zamówień przekracza 130 tysięcy złotych. Tak jak powiedziałem wcześniej, ta analiza zobowiązań należności wymagalnych też w jakiś sposób przyczyniła się do tego, że struktura ewidencji przychodów do Muzyki i Tańca jest nieprawidłowa. Poruszył to już w swoim wystąpieniu prezes Regionalnej Izby Rachunkowej w 2016 roku, jakby podważając sposób księgowania i ewidencji przychodów z tytułu sprzedaży biletów, które do Muzyki i Tańca sprzedaje w imieniu organizatorów imprez, a przeznacza je potem na, jakby zakwalifikuje je potem jako przychody własne, z których reguluje bieżące zobowiązania, tym samym opóźniając się w wypłacie tych zobowiązań w stosunku do organizatorów wydarzeń. Tak, Szanowni Państwo, to był rok 2016, do dnia dzisiejszego ten temat nie został w Domu Muzyki i Tańca uporządkowany. Więc to jest jakby numer jeden, też również teraz, aby w jakiś sposób odpowiedni zakwalifikować te przychody zgodnie z zaleceniami prezesa Regionalnej Izby Rachunkowej, ponieważ to w najbliższym czasie, mam nadzieję, pozwoli nam w oczach naszych organizatorów poprawić naszą wiarygodność finansową, aby zobowiązania były regulowane w sposób terminowy. Zresztą sam fakt zaciągania zobowiązań powyżej planu finansowego, a takie miejsca na pewno musiały występować, ponieważ jeżeli koszty okresu są wyższe od kosztów od przychodów okresu, więc siłą rzeczy brakuje tych środków na terminowe regulowanie zobowiązań w okresie i w terminach płatności. Na pewno ważną sytuacją i takim aspektem, który należy prześledzić do Muzyki i Tańca, to jest aktualność wszystkich wewnętrznych aktów prawnych. I tutaj są jakby 3 modele, to znaczy czy w ogóle akt prawny funkcjonuje, czy jest akt prawny, ale nie jest przestrzegany, czy jest akt prawny, ale jest nieaktualny, jest przestrzegany częściowo. W tych 3 kategoriach będę musiał ten temat również zgłębić, ponieważ jak Państwo wiecie, Dom Muzyki i Tańca jest instytucją kultury, która działa w oparciu o ustawę o organizowaniu działalności kulturalnej, która też tam w jakiś sposób przekazuje listę dokumentów obowiązkowych, które w takiej instytucji muszą występować. No,
Oczywiście tematem numer jeden kolejnym, bo tych tematów praktycznie projektowych jest bardzo dużo w związku z zakończeniem roku, jest zamknięcie roku budżetowego 2024, znalezieniem środków, wygospodarowaniem w ramach tej gospodarki finansowej do muzyki i tańca na zabezpieczenie wszystkich zobowiązań do końca roku, jak również pochylenie się nad planem finansowym na rok 2025, który ze względu na program ostrożnościowy musi być poddany pewnej weryfikacji kosztowej. Tutaj, szanowni Państwo, tak jak powiedziałem wcześniej, to moje doświadczenie w zarządzaniu też teatrem, gdzie jakby struktura kosztów instytucji artystycznej, jaką jest teatr, a struktura kosztów instytucji kultury, jaką jest do muzyki i tańca, który praktycznie jest taką sceną imprezaryjną, w odróżnieniu na przykład od Domu Kultury, tak jak w Zabrzu, istnieje Dom Kultury razem z filiami, gdzie powiedzmy lokalnie działają, to struktury kosztów się różnią i też jakby to bardzo pomaga w zarządzaniu płynnością, ponieważ wiemy, jakie konkretnie koszty w danym okresie możemy się spodziewać. Inaczej wygląda wystawienie premiery w teatrze, a zupełnie inaczej wygląda od strony kosztowej wystawienie koncertu przez organizatora, a naszym udziałem jest wynajęcie sceny i zabezpieczenie obsługi ochrony czy obsługi medycznej. Tutaj jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że jakby wszystkie decyzje, które będę podejmował w zarządzaniu tą instytucją, będę podejmował jak najbardziej transparentnie i przejrzyście, no bo też sobie taki cel postawiłem, żeby tutaj Państwo, czy Pani Prezydent, jako organizator, dokładnie wiedział, jakie decyzje w poszczególnych jednostkach czasu będę podejmował i jakie efekty te decyzje moje będą ostatecznie przynosić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Na sali powinien być również pełniący obowiązki komendanta Straży Miejskiej. Panie komendancie, bardzo proszę, żeby opowiedział pan kilka zdań o sobie i o najbliższych planach. Pan komendant Arkadiusz Półtorak, który przez kilkanaście ostatnich lat był jednocześnie zastępcą komendanta Straży Miejskiej do spraw prewencji. Szanowni Państwo, Pani Prezydent, pracownikiem Straży Miejskiej jestem od ponad 17 lat, tak na dobrą sprawę. Miałem okazję pracować na wielu szczeblach w tej jednostce, począwszy od strażnika pracującego w rejonie, tak na dobrą sprawę, aż do stanowiska zastępcy komendanta do spraw prewencji. Na chwilę obecną, od kilku dni, zostały mi powierzone zadania komendanta, które chcemy jako jednostka wypełniać zdecydowanie lepiej. Chcemy być bliżej mieszkańca, chcemy poprawić swój wizerunek. To jest jakby naszym głównym priorytetem w najbliższym czasie po to, żeby zgodnie z ustawą móc wspomagać naszych mieszkańców, naszego miasta Zabrze, tak na dobrą sprawę, w każdej sytuacji. Nieść im pomoc, a tym samym działać zgodnie z przepisami prawa. Mam nadzieję, że to będzie bardzo pracowity okres. To wszystko przed nami. Co prawda koniec roku zbliża się już bardzo szybko, ale myślę, że z początkiem nowego roku będzie dużo znacznych zmian, które będą widoczne w naszym mieście. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ponieważ program ostrożnościowy to tak naprawdę jeden z etapów, który jest niezbędny do tego, żeby sięgnąć po instrument finansowy wsparcia samorządu, który znajduje się w trudnej sytuacji, o którym Państwu powiedzieliśmy. Kolejnym z tych etapów jest otrzymanie opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej i kolejnym etapem jest również zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, podczas której radni będą głosować nad tym programem postępowania ostrożnościowego, o którym już Państwu dzisiaj tutaj mówiliśmy. W związku z tym taką nadzwyczajną sesję planujemy zwołać w najbliższy piątek, tak żeby radni mogli zdecydować o tym, czy nasze miasto powinno program w takiej postaci przyjąć i skorzystać z tego instrumentu finansowego, czy jednak nie. Natomiast jestem przekonana, że wszyscy radni, dla których los naszego miasta jest ważny i którzy chcą dać naszemu miastu szansę na rozwój, zdecydują się zagłosować za tym, żeby do tego programu ostrożnościowego przystąpić, żeby zacząć realizować jego założenia, a także żeby móc skorzystać z tego instrumentu finansowego.